Ale zanim zobaczysz wieści z strefy, to łapka w górę, subskrypcja i komentarze mile widziane. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No już nie wieści z grzyba. Teraz jakie to będą wieści? Dlaczego nie wieści z grzyba? Dlaczego nie wieści z grzyba? Właśnie, to jest taki paradoks, że z jednej strony czuje się smutek i z drugiej strony czuje się radość jednocześnie, prawda? Z jednej strony czujemy sentyment, bo pożegnaliśmy naszego grzyba, naszego wspaniałego, przytulnego, z tradycjami. Wiecie, ile w ogóle grzybek był tutaj na tej strefie? Bo ja wiem. Byliśmy tutaj z grzybkiem przez 11 lat. Przez 11 lat on funkcjonował. Przez 11 lat sprzedawaliśmy w nim gadżety dla Was, przez 11 lat zapisywaliśmy Was na wyjazdy, spotykaliśmy się tutaj i był nieodłączną częścią stadionu i całego naszego świata kibicowskiego. I ten grzybek, rozpadający się już niestety, no musieliśmy go pożegnać właśnie między innymi dlatego, że no nie przetrwał. Podłogi nie przetrwały, ściany nie przetrwały. A siłą Was, kibiców oraz fanklubów zagranicznych, postawiliśmy tą oto nową strefę, która tak piękna z zewnątrz jak grzybek chyba nie jest w kształcie, natomiast jest piękna, estetyczna w kolorze, natomiast ma bardzo dużo zalet, których grzybek nie miał wewnątrz. I o tych zaletach będę chciał Wam poopowiadać. W przeciwieństwie do naszej poprzedniej strefy kibica, czyli naszego popularnego grzybka, co zauważasz pierwsze, jak wchodzisz do nowej strefy? Że jest jasno. Że jest jasno, jest przestronnie, jest wysoko, nic ci, wiesz, nic cię nie ogranicza w żaden sposób. Nie ma żadnej kopuły, która buduje takie poczucie ciasności, tylko jest jasno, wszystko jest widoczne. Przede wszystkim nasze produkty, które Wam oferujemy, nie są ułożone w szafach gdzieś za dużym, wysokim kontuarem, za którym my też byliśmy schowani, tylko teraz masz taką fajną kostkę przestronną, masz tą część, w której jesteśmy my dla Was, gdzie wszystko odpowiadamy, a cała strefa produktowa jest wystawiona tak, że każdy sobie może przejść, nie musi czekać na to, co my tam powiemy, gdy jest nas dwóch, trzech, a klientów jest więcej, tylko każdy może sobie przejść w alejkę i poszukać rzeczy, pooglądać, dotknąć, sprawdzić wszystkie te rzeczy, które go interesują w danym momencie. Oprócz tego, że wszystko jest tutaj ładnie widoczne, rzuciła mi się w oczy jedna rzecz od razu. Ciach. Wiesz, co to jest? No myślę, że pościel. No jest to pościel, tylko wiesz co, jest to o tyle dla mnie nowość, że pościel my mieliśmy od 7 lat identyczną, zawsze tą samą. A teraz przychodzę sobie, po dłuższej przerwie wpadam i mamy zupełnie nowy wzór pościeli. I to chcę Wam wszystkim powiedzieć, bo gdy była tutaj jedna klientka 2 tygodnie temu, chcąc jej sprzedać nasz stary wzór pościeli, niestety nie znalazłem go, bo się okazało, że się już skończył i powiedziałem jej, że nie wiem, kiedy będzie następny. A tymczasem już od razu mamy nowy wzór pościeli z piękną nową erą, w pięknym błękitnym kolorze, z białymi wstawkami i tą pościel na pewno chcę Wam polecić. Tuż obok pościeli znajdujemy kubki. Z tego, co ja zauważyłem, od mojej ostatniej wizyty przybyły kubki czarne. One się zawsze mówią, czemu czarne, nie niebieskie? One nie są czarne, one są czarne. Wiesz co, no ja nie wiem, Karina, dlaczego te kubki są czarne? Bo są magiczne. Chcecie zobaczyć? Są coś fajnego. Dla tych, co będą kupować, to nie są czarne kubki. Nie, ale kozak, naprawdę, powiem Ci, że naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo widzę ten kubek pierwszy raz i ten tutaj, Ruch Górny Śląsk, jest no ogień, naprawdę, mnie się mega podoba. A mi się podoba coś ten One Love. Ten, ja Ci powiem, to dlaczego taki... ten mi się podoba, bo będąc tutaj w strefie... Czy oba są fajne? 2 tygodnie temu zwróciłem uwagę właśnie na tamtą koszulkę, która jest po drugiej stronie, przejdźmy może do niej. Ja nie ukrywam, że ja lubię takie czysto graficzne rzeczy. Tutaj naprawdę, zobacz, tak naprawdę tylko 3 kolorami masz zarysowany całkiem fajny kształt gościa, który trzyma szalik. Właśnie chciałbym, żeby tych szalików było jak najwięcej na stadionie. Jaki to jest fajny efekt, nie? Tym bardziej, że pod koniec meczu zawsze w 88 minucie śpiewamy hymn, tak? Tak, i właśnie to jest ta sama grafika teraz na tym kubku, natomiast nie ukrywam, że naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać i jestem mega miło zaskoczony, bo te kubki są naprawdę kozackie. Mnie się ten podoba, bo nie przypuszczałem, że efekt gorącej wody może tak,
tak wiele barw narysować. No, że można to aż tak kolorystycznie oddać. A więc poznając strefę kibica i to, co w niej przyszło razem z wami po dłuższej przerwie, zauważam, że ruch ma nową kawę. Już nie taką nową. No już nie taką nową, ale widzę, że jest kawa ziarnista, kawa mielona, natomiast mnie się mega podoba to, że one są te kawy w puszkach, tak? Czyli później możesz sobie dokupić zwykłą w torebce, dosypać, a puszeczka sobie dalej będzie na półeczce pięknie prężyła naszą erkę. Przecież do takich puszek możemy włożyć melisę, szałwie, czystek, rumianek, miętę, herbaty owocowe i każdy rodzaj może mieć przecież swoją odrębną puszeczkę. Zachęcamy do jak największej ilości puszeczek. Co możemy znaleźć dalej? O, to mi się podoba. No. Ciach. To jest hit, nie? Ostatnich czasów. Wiesz co, no powiem ci w sam raz, żeby przykryć moją łysinę, no. No Tadziu, nawet fajnie wyglądasz. No i wiesz co, i powiem ci, że bardzo dobrze się w tej czapce czuję. Ta druga ma nieco żywszy kolor, jak widzisz. Natomiast ja uważam, że motyw 1920 na takim grubym hafcie naprawdę świetnie wygląda, a mamy go kontynuowany, ten motyw, tutaj na nerce. A jest to motyw, który jest też bardzo dobrze znany z naszych bluz. O, proszę. Mamy ją tutaj w wersji, co prawda, chyba dziewczęcej, ale ja ten motyw bardzo, bardzo lubię. Zresztą no, mam też taką bluzę. Wszyscy chyba w klubie mają. Chciałbym się skupić na tych grafikach, choć tą już doskonale znacie. Ja ją mam w doma. Ty ją masz w doma, ja? Ja też mam pora takiej, co ją mają w doma, wiesz? Ale chciałem ci pokazać te grafiki, ponieważ przyjechały do nas do klubu dosłownie chyba w tym tygodniu. Zupełnie nowe, ale moim zdaniem doskonałe. Ja spróbuję tu wywlec wszystkie do ciebie. Pierwsza... Ojejku, no to jest z Raduni, ze Stężycy. No pierwsza takim zabarwieniu kibicowskim, ale jeżeli się zbliżysz bliżej, a twój aparat na pewno pokaże to z fajną jakością, zobaczysz, że to jest naprawdę doskonały niebieski kolor, a jakość wydruku tych flag jest naprawdę też bardzo, bardzo wysoka. Natomiast jak ta jakość się prezentuje, to ja ci znajdę inny obrazek. Ale to jest sztos, to ja tego nawet nie widziałem. Wiesz co, jest to proste zdjęcie, bo jest to grafika koszulki meczowej, no. Czyli można by powiedzieć, że takie zdjęcie produktowe. Natomiast na tej imitacji płótna, bo to raczej chyba winylowe jest, ten wydruk jest naprawdę doskonały. Myśmy przez długi czas szukali kogoś, kto by nam dobrze uszył maskotkę Adlera. Te prototypy, które do nas wpadały, no miały różne... Adler nie akceptował tego. Różne miana, niektóre wyglądały jak Mefistofeles nawet, żółty. Natomiast ten wyszedł bardzo fajnie, bardzo zgrabnie. Jest go tutaj mnóstwo. Jest fajny, pluszowy, miękki. W fajnych rozmiarach, bo nie jest taki ani za mały, ani za duży. No. Zobacz, gdybyś był dzieciątkiem, no co, nie ucieszyłbyś się? No pewnie, żeby się ucieszył. No i właśnie to widać, że te bajtle no, śmigają z tymi... Nie, no to jest hit, to jest autentycznie hit. Tutaj praktycznie większość dzieci, które się przewijają przez stadion z tymi adlerkami od nas wychodzą. To jest też świetny prezent. Także my te adlerki polecamy. Jak widzicie, całe stadko adlerków sobie tutaj czeka na was. A jeżeli ich tutaj braknie, to następne już się wykluwają. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy takich miękkich, fajnych pluszakach, to patrz, tego nie było. Dotknij. No, inny, zupełnie inny materiał. Zupełnie inny materiał, czas, nie? Aksamitek, mięciutki, przyjemny. To już się fajnie przytula. Ja powiem ci, to się świetnie przytula i ja jestem przekonany, że moja Zuza będzie zachwycona. Ona uwielbia. Zuza, przypomnijmy, to kotek. No tak. Słuchajcie, bardzo fajny soft shell. Świetna kurtka, naprawdę. A ostatnio chyba w komentarzach, czekaj, Moplik. Napisał, że fajnie by było, gdyby była wiatrówka z ruchu. No to ja ci powiem, to ja mam coś chyba więcej niż wiatrówkę, bo mam taką oto kurtkę, która chroni przed nie tylko wiatrem, ale też pozostałymi niefajnymi warunkami atmosferycznymi. Ja cię tak ogram od tyłu, nie ogram. No, ograj mi od tyłu. No właśnie, tu jest haft, tak? Haftowany napis Ruch Chorzów. Tak. Tu się ładnie prezentuje na tym. Przede wszystkim, wiesz, no doskonały niebieski kolor, tak? Wszystkie kieszenie są na zamkach, które też chronią przed przemakaniem. Więc to jest konkret, szczególnie na tym naszym pięknym, cudownym skansenie, na który przychodzi nam czasami w różnych warunkach oglądać mecze. Ja myślę, że taka kurtka się sprawdzi ekstra, a też z pozycji twojej, czyli kręcenia obiektywu, będzie to świetnie wyglądało na trybunach, bo naprawdę ten kolor jest doskonały.
Widzę, że ty dalej w konkretach siedzisz. No, nie rozdrabniasz się. No dobra, to ja zamykam kurtkę i pokażę wam, na jakim konkrecie skupił się Ascet. Ascet przede wszystkim skupia się na WRC. Jesteś członkiem? Oczywiście, że masz tak. Opłacone składki? Oczywiście, że tak. Na pewno? Mam zapytać Grzesia? Zapytaj Grzesia. No to jak zapytał Grzesia. Natomiast no faktycznie mamy tutaj kolekcję łączoną tych gadżetów z WR-kiem. To są również, to są podusie, to są kubki, to są na pewno smycze gdzieś tutaj. Nie wiem w którym miejscu w tej chwili, ale znajdziemy na pewno. Natomiast jest też bardzo fajna bluza. Tak, ja ci powiem, że pójście w te hafty, no naprawdę świetny, świetny efekt. Ta R-ka jest naprawdę też, jest piękne nasycenie tego niebieskiego naszego, ale i ten złoty WR bardzo dobrze tu. Dlaczego zachęcam was do przymierzania? Zachęcam was do przymierzania, dlatego że mamy przymierzalnię. W Grzybku nie mieliśmy, a tu mamy przymierzalnię. No to chodź, ja wam pokażę. Jest co prawda jedna, ale jest, można sobie do niej wejść, można się schować przed całym światem. I syblec się można. Siach, można się syblec. Czekaj, już wyjdę w tej bluzie z R-ką. O. No i zobaczmy. Wiesz co ci powiem, że ta L-ka to tak, kurde. Fajna, fajna. Ma haft z tyłu? Ma haft z tyłu. A co ma z tyłu na tym hafcie pokaż? Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów Wielki Ruch. No, no to ja ci powiem, że tą bluzę można nosić z dumą i zadowoleniem na pewno. Ale trzeba być członkiem Wielkiego Ruchu. I mieć opłacone składki. Tak. Wtedy ta bluza wykrywa, nie? Wiesz, w momencie, w którym nie spłacasz składek, ona momentalnie przemaka. O. Wraz z debiutem nowej strefy zadebiutowały też polówki. Bardzo dobre jakościowo, bo to jednak jest Bytom czy Wistula, tutaj możecie znaleźć. Co mi się podoba na tych polówkach? Znowu, doskonałej jakości haft, tak, z gwiazdką. Naprawdę, powiem ci, że nasycenie tego błękitu, no ja się cały jaram. Bardzo dobrze wygląda biała, ale te granatowe, czy taki przybrócony granat, one też świetnie wyglądają, jak i zwykły szary. Powiem ci, że ta R-ka wyhaftowana w tym błękicie naprawdę świetnie się prezentuje na każdej z nich. A jeżeli jesteśmy przy koszulkach, to przejdźmy tutaj dalej. Ostatnio dużym powodzeniem, tak dużym powodzeniem cieszy się koszulka błękitna z R-ką, niebieska z R-ką, tutaj z lampasami z boku. Cieszy się tak dużym powodzeniem, że już nie mamy pełnej rozmiarówki. A czy ona będzie? To trzeba zapytać Kariny. Będzie na pewno, my są ruch. My są ruch, będzie na pewno. Idąc dalej do narożnika, tego narożnika strefy, oczywiście obok całej kolekcji pięknego szkła, którego ja na przykład nie pamiętam jeszcze z mojej ostatniej wieści. O, karafki są też nowe. No. Nie pamiętam tych karafek. O, powiem ci, bardzo ładna. Super, ta z tą R-eczką niebieską, super. No, są też szklaneczki w różnych rodzajach, z różnymi wzorami. Tutaj mamy też nasze koszulki meczowe. Uważam, że świetnym pomysłem było wprowadzenie koszulki typu Manchester City. No. Tak Wilk się... City i Manchester City, jak na Wilk, Wilk City i Manchester City. No, w każdym razie naprawdę ten kolor się bardzo fajnie przyjął. Zresztą ostatnio taką koszulkę puszczaliśmy na aukcję charytatywną Oliverowi. Widziałem, że ona poszła za fajną kwotę, bo 1100 zł za koszulkę to jest naprawdę już fajna kwota. Ale jeżeli jesteśmy przy koszulkach, to wy o meczówkach już wiecie praktycznie wszystko. Wiecie, ile kosztuje czysta, ile kosztuje z brandingiem, że można sobie samemu branding zrobić, własny numer, nazwisko. Natomiast dla mnie hitem są te koszulki. Dlaczego? Ponieważ niosą ze sobą świetne przesłanie, nie kupuję, a nie kupuj, adoptuj. Ja zresztą... Akcja ogólnopolska, to też trzeba podkreślić. No tak, tak, ale przede wszystkim u nas, no my jako ruchorzy już od dłuższego czasu dbamy o zwierzaki, o czworonogi, no głównie o psy, bo przecież no nie nadaremno ten slogan. To my, chorzowskie psy, dbamy o te czworonogi wszystkie, ale nie tylko o psy, bo był telefon ze schroniska z gratulacjami, z podziękowaniami za naprawdę świetny rozmach ostatniej akcji, którą Marek zapoczątkował tutaj razem z Karoliną na naszym stadionie. Był też telefon, żeby zadbać o kotki, ponieważ tam trzeba dokupić karmę weterynaryjną dla tych chorych. W związku z czym licytujemy koszulki jeszcze z podpisami z zawodników, których wybiegli, łącznie z koszulką Karoliny i łącznie z koszulką prezesa. Tam w tej chwili te licytacje jeszcze trwają. Tam w tej chwili jest cena osiągnięta 2880 zł. Natomiast ja serdecznie chcę podziękować w imieniu tych czworonogów, bo niejednokrotnie tym kotkom to ratuje życie. A jeżeli jesteśmy przy akcjach charytatywnych, to w tej chwili w naszej strefie kibica, jak i w RC też, zgadza się?
oczywiście. No, mamy takie piękne akwarium. To akwarium nam się dosyć szybko zapełnia. Górą grosza. Czyli jest tam cała sterta miedziaków. Ja zobaczę, czy ja coś mam do dorzucenia. Faktycznie ludziki przychodzą z całymi woreczkami. Wrzucają tutaj, co niejednokrotnie trwa po kilka minut. Ale to akwarium nam się w ciągu tygodnia naprawdę bardzo ładnie zapełnia. A ja przyniosłem jeszcze od siebie taką oto górę grosza. No proszę, widzę, zamknięte ta dziura. Tak, jest to zamknięta. Ja zawsze chciałem mieć kupę kasy, więc zacząłem sobie zbierać jednogroszówki, a zacząłem je zbierać w 2013 roku podczas rundy jesiennej, w trakcie, gdy ruch walczył, no ostatecznie wywalczył trzecie miejsce. No, zbierałem tą butelkę prawie 7 lat, ale są tam tylko i wyłącznie jednogroszówki. Z tą butelką będziemy mieli do Was jakieś tam zapytanie na koniec. Chwila poważniejsza, przed nami Wszystkich Świętych, czas zadumy, czas pamięci o tych, których już z nami nie ma, ale którym możemy zawsze zapalić znicza i pamiętać o tym, że nie umiera ten, kto żyje w sercach bliskich. Jak pamiętacie dobrze, to zdjęcie postanowiłem podarować osobie, która w komentarzu napisze, jaki to zawodnik ruchu, rozdając jako 17-latek, zaznaczam, czy 18-latek, chociaż nie, to on był z listopada, więc w momencie, w którym rozdawał, to był 17-latkiem, ale rocznikowo 18-latkiem, więc jaki to zawodnik rozdawał 2000 swoich fotek na mieście w Chorzowie, żeby wszyscy w Chorzowie wiedzieli, że jest piłkarzem ruchu. Tym zawodnikiem był, chcesz zobaczyć, kto był? Treble, czemu to bębny. Chodź i pooglądaj. Ja mam 3 z tych fotek. Zobaczcie sobie. Pobierz to. Michał Probierz. Michał Probierz to był. Kaz poprosił Dzidka Bawolskiego, żeby sfotografować się w różnych pozycjach, czyli na stojąco, na klęcząco, jakkolwiek, w jednej koszulce, w drugiej koszulce. Narobił sobie tych odbitek 1000 u Dzidka, następnych 1000 u innego fotografa i rozdawał je namiętnie na mieście. Myślałem, że to pytanie Was zaskoczy, ale no nie zaskoczyło Was. Wasza wiedza na temat ruchu, tego, co się tutaj działo na przestrzeni lat, jest bezdyskusyjnie zadziwiająca. I powiem tak, najszybciej prawidłową odpowiedź znalazłem u pana Marka Jonka. Niestety ten post jest edytowany. Czyli pierwszy nieedytowany post z prawidłową odpowiedzią Michał Probierz udzielił pan Robert Redzimski i panu Robertowi. Na pana Roberta w strefie kibica czeka to oto zdjęcie wykonane przez naszego Stefana na Nikiszu. I to jest to zdjęcie, które było na wernisażu z okazji premiery Historii Ruchu tomu pierwszego. Natomiast, żeby panu Markowi nie było smutno, to dla pana Marka oryginał jednego z tych zdjęć, oryginał, zaznaczam, jednego z tych zdjęć Michała Probierza i jeszcze jeden oryginał chciałbym dać, już mówię komu, ponieważ zadziwił mnie swoją wiedzą, a jest to Tom Hanks. Widzisz, Tom Hanks oglądałeś. Tom Hanks napisał, że Michał Probierz z dwoma wykrzyknikami i nawet kupił od pana Zdzisława Malucha, co sprawdziłem, jest prawdą. Dlatego brawa dla Toma Hanksa. No to jest naprawdę szacun wielki. Trzecie zdjęcie zostaje w archiwum ruchu. No szczerze mówiąc, to już nie wiem, o co was zapytać. Jeżeli zapytam o cokolwiek z ruchu, no to będziecie wiedzieli. Więc dzisiaj pytanie matematyczne. Mianowicie, ile jednogroszówek mieści się w tej butelce? Kto będzie najbliżej, ten dostanie ode mnie nagrodę. A jaką nagrodę? A skąd będziesz wiedział, ile tego będziesz? To liczył? Wiesz co, no ja liczyłem. Zanim zakorkowałem tą butelkę, policzyłem. Czyli ty wiesz. Ja wiem. Powiem więcej, nie jest to cyfra okrągła, więc niech się ktoś nie łudzi, że ja tam włożyłem 1000, 2000, 3000. Tu naprawdę możecie strzelać, ile chcecie. Powiem więcej, nie jest to cyfra związana z ruchem. Czyli jeżeli ktoś napisze 1920, to od razu powiem, nie będzie to prawidłowe. To musicie ale sobie... Ale może będzie bliska, no wiesz. Znaczy ja to... powiem szczerze, no weź to do ręki, no. No ale wiesz, to... Ile to waży, powiedz, no? Tak. Jezus, 5 kilo? No. To sobie pomyślcie, ile to jest 5 kilo jednogroszówki. Natomiast ja ze swojej strony chciałem Wam jeszcze raz serdecznie podziękować za to wszystko, co się tutaj dzieje, za tą strefę kibica, za to, że na przestrzeni 2 lat z tego grzybka, który był pusty, był jak jaskinia, ciemny, był, no...
wtedy odpychający, że dzięki wam udało się najpierw jemu nadać zupełnie inną wartość, a później, że mamy tą strefę, mamy sklep flagowy, podpowiem wam, pracujemy bardzo mocno na tym, żeby otworzyć jeszcze jeden punkt, ale o tym przyjdzie czas, że będziemy o tym mówić. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że wasze pieniążki są w tym klubie bardzo dobrze wydawane. Każdą złotówkę obracamy już nawet nie dwa, a cztery razy, bo w takim jesteśmy punkcie. I chciałbym, żebyście mieli świadomość jednej rzeczy, że to, że w tej chwili wszystko ładnie wygląda, że wokół klubu naprawdę dzieją się fajne rzeczy, że dobrze się o nas mówi, to nie znaczy, że my nie mamy długiej drogi przed sobą. Ta cała nasza droga odbudowy, ona cały czas trwa. Przed nami długa droga wymagająca cierpliwości i jest to proces, to nie jest zjawisko, to nie jest hop-siup. Naprawdę przed nami długa droga, a ten garb, który niesiemy, jest naprawdę jeszcze całkiem spory. Ja zachęcam was oczywiście do zakupów, bo zakupy są najfajniejszą i najprostszą formą wspierania ruchu. Jeżeli ktoś chce wesprzeć ruch, ja proponuję, kupcie sobie takie medale jeszcze z roku stulecia. One są naprawdę fajną pamiątką. Tutaj macie z tyłu tą erkę ruchu Wielkie Hajduki, czyli ruchu przedwojennego. Tutaj macie erkę, która zrobiła furorę w roku stulecia. Takich medali jeszcze mamy troszeczkę. Ich zakup jest zawsze fajną formą na wspierania. Natomiast ja ten medal chciałem dać osobie, która będzie najbliżej ilości jednogroszówek znajdujących się w tej butelce.